Cześć, tu Tak się złożyło jakoś na moim kanale, że zacząłem go otworzyć od noży, które są najbardziej popularne, a nie od noży, które dla mnie znaczą jak najwięcej od duchy. I dzisiaj na stole właśnie mamy taki nóż, który jest dla mnie dosyć ważnym nożem. Dosyć długo go używałem i mogę Wam opowiedzieć o nim troszkę więcej niż o pozostałych nożach, jakie przeglądam po prostu na tym kanale. Jest to nóż od firmy Enlan. Jeszcze ze starą puncą, pierwszą, czyli B Model, model L01 Model Tanto, folderek kieszonkowy, taktyczny Jego waga to jest 120 gram Po rozłożeniu mamy 19,5 cm, a długość głowni 8,5 cm Grubość głowni natomiast w najgrubszym miejscu to jest 2,8 mm Szlif wklęsły, wysoki, obustronny Fałszywka Tutaj mamy taki fajny brzuszek zrobiony na, na, na to tanto, więc jeżeli ktoś nie będzie przepadał za tym kształtem, to może to delikatnie tutaj sobie przy ostrzeniu wyrównać i zrobić z tego taki troszkę większy brzuszek, po prostu zniwelować to tanto, że tak powiem. Co tutaj mamy w tym nożu? fajnego i niefajnego, to pamiętajcie o tym przede wszystkim, że to jest stara konstrukcja. Ten nóż powstał parę lat temu i, i porównywanie go do dzisiejszych noży, gdzie mamy otwory na linki, gdzie mamy jakieś super klipsy przekładane, gdzie mamy łożyska, jakieś tam mega kołki inne takie cuda na kiju równa, mija się z celem po prostu. To jest nóż taki klasyczny, klasyczny nóż, który po prostu jest troszkę bardziej wytrzymalszy od, od, od tych noży, które były wtedy sprzedawane od jakichś opinelów e, i innych takich wynalazków. E, to jest coś fajnego, coś fajnego, coś wytrzymałego, coś taniego, coś co będziecie używać i nie będziecie się bali e, po prostu zniszczyć tego noża, bo jest tak tani. Pamiętam, że jak spłaciłem za niego około 40 złotych. Znaczy, wtedy pierwszy raz jak go kupowałem, to więcej o wiele kosztował, to było parę lat temu. No i ja go kupowałem przez eBay, więc dodatkowo jeszcze koszta przesyłki i tak dalej. Ale tak jak mówię, no wtedy w tamtych czasach jedyne co było osiągalne w takich noży kieszonkowych to były jakieś gerlachy, jakieś opinele, jakieś takie dziadowe noże, które po prostu nie wybaczały błędów i bardzo szybko się uszkadzały. Natomiast to debilo odporne ja na przykład nauczyłem się na tym nożu też ostrzyć. Z tego co pamiętam, to tak go ostrzyłem, że aż usunąłem. Skróciłem ten, tą głównie chyba o pół, do, do, o pół lub o centymetr pamiętam. Bardzo, bardzo, bardzo skróciłem ten nóż, z tego co pamiętam. Szkoda, że go nie mam, szkoda, że się go pozbyłem, bo wam pokazał, jak, jak zajechałem, jak zaorałem po prostu tam ten nóż i byście mieli bekę z tego na pewno? Wracając do tej firmy w ogóle. W tamtych czasach Mikarta, ten dysk, to było naprawdę coś. To było coś ciekawego, to było coś niespotykanego. Wszędzie było jakieś tam G10, jakieś tam Amelinium, jakieś tam, jakaś tam, jakiś tam metal na okładkach, a tutaj nagle Mikarta pach, i to jeszcze taka fajna. Mówimy o tamtym czarno-białym modelu, miał troszkę inną mikartę, no i nie był tak przede wszystkim kontrastowy ten kolor. Ten czarny i biały nie kontrastował tak. Tamten tam kolor był taki bardziej szarawo, ten czarny był taki granatowy, a ten biały był taki jakby, taki jakby szary. Więc to, to co widzicie na zdjęciach w internecie albo na filmach, to już jest jakaś troszkę inna mikarta, to już na pewno nie jest tamta produkcja. Natomiast ten, w tej mikarcie ten nóż był dostępny dopiero jakieś 2-3 lata temu się pojawił, więc to jest tak jakby ostatni wypust, ostatni pomysł na ten nóż w tej mikarcie i od razu go kupiłem ze względu na sentyment. O ergonomii chciałem wam teraz powiedzieć, jako że po prostu używałem długo ten nóż na EDC, więc tak. Ten nóż, tym nożem, w ogóle nożami typu tamto tam ciężko się kroi, naprawdę, ciężko się kroi, to te noże, te noże nie służą do tego, żeby po prostu były kucheniakami, były jakimiś takimi typowo utylitarnymi nożami używanymi do spożywki, do takich jakichś prac na co dzień, więc darujcie mi, wolę noże do, po prostu z większym brzuszkiem, do, do edecowania. Edyco, Trzymanie tego noża. Ten nóż ma tutaj taką, jakby to powiedzieć, prostą konstrukcję i ten uchwytu. I ten uchwyt po prostu będzie pasował w każdym, w każdym kierunku, czy, czy, czy w zwykłym, czy w odwróconym i tak dalej. To będzie działało. Jedynym minusem tutaj jest ten, ten klips, oczywiście, nieszczęsny. W tym wypadku mamy tu jeszcze luz, ponieważ tutaj te otwory w tym klipsie są za duże bez względu na to, jak będziecie dokręcać, tu zawsze będzie luz. Więc część ludzi po prostu wrzuca ten klips, odkręca go całkowicie i nosi go na lince. A część, część ludzi po prostu go ucina, skraca, podgina, inaczej kombinują. I, i ten dla mnie to jest półkowiec. ja go po prostu sobie trzymam. To jest mój nóż z kolekcji, więc ja tutaj nic nie będę w nim modował. Jeżeli chodzi o cięcie, jakieś prace takie. Nigdy nie używałem, mam dłoń średnią, mimo to nigdy nie używałem noża w ten sposób. Nigdy go w ten sposób nie trzymałem przy, przy pracach jakichś takich. Zawsze jest taki pełny chwyt z tym kciukiem wypuszczonym na zewnątrz. A już przy takich dokładnych bardzo pracach, e, jakichś takich e, kciuk, spoczywa mi tutaj na tym dysku. Na tym dysku tutaj jest to wycięcie, żeby sobie ten palec wypuścić. Tutaj ten choil jest dosyć taki duży w miarę, tu nic Wam palca nie przetnie. I tutaj sobie możecie po prostu przesunąć tą dłoń głębiej na nóż, i tutaj sobie możecie spokojnie coś dubać, coś grzebać. Yy, I wtedy jest to wygodne. Nigdy nie używałem noża w ten sposób. Nie przypominam sobie, żebym nawet przy dźganiu jakimś, czy, czy, czy przy jakimś dubaniu, czy żebym tutaj ten kciuk opierał. Robi się w przypadku w tym przypadku yy, taki troszkę nieporęczny, więc ten chwyt jak najbardziej i zwykły pełny chwyt. Na tym nożu jak najbardziej działają, i no i tyle. Tak jak wcześniej wspomniałem. Ten nóż występuje w, w trzech wersjach kolorystycznych, w G10, no i w dwóch, znaczy w G10 jako czarny kolor, i, i w dwóch mikartach. Tu jest ten najciekawsza, ta, ta najciekawsza mikarta. Nie wiem, czy oświetlenie pozwoli na to, żebyście zauważyli, jak ten nóż się tutaj prezentuje. Ta strona jest jakoś tak lepiej troszkę wyszlifowana Ciekawiej niż tutaj ta strona Także troszkę dziwnie, szkoda, szkoda Bo właśnie ta strona jest bardziej eksponowana niż tutaj to O śrubach też Wam chciałem coś powiedzieć Śruby, Te śruby są zrobione z gównolitu Bez względu na to w jaki sposób będziecie to odkręcać Czym to będziecie odkręcać, pamiętajcie że je uszkodzicie te śruby odkręca się. Jest jedyny sposób, żeby odkręcić tą śrubę bez uszkadzania. Ona się sama musi to skręcić, po prostu. Jeżeli ta śruba Wam się sama skręci, wtedy znaczy, że ten klej tam puścił, że, że możecie to jakoś torxem delikatnie wykręcić, wydłubać. i, i nie, nie zniszczycie tego. Śruba główna jest tak zaklejona. Ja pamiętam, że ja pierwszą śrubę główną zniszczyłem. Teściu mi musiał dorabiać na to karce, po prostu cały pivot. Cały, cały ten element mi dorobił, po prostu na to karce mam gdzieś jeszcze w pamiętam chyba mam gdzieś to jeszcze w pudełku z nożami. więc uważajcie jak będziecie to grzebać dysk. Super sprawa, już wcześniej wspomniałem, może się wam nie podobać wizualnie, ale uwierzcie mi, że ten dysk, ten nóż bez dysku wygląda jeszcze gorzej niż z dyskiem. Ten dysk ma swój urok w jakimś czasie, jeżeli wam się teraz nie podoba albo tak średnio wam się podoba, polubicie go po prostu. Tym dyskiem będziecie kręcić, jego ukręcicie, i nim się będziecie bawić, będziecie robić to na nieświadomce, bezwiednie, aż w końcu go załatwicie. I jak on po prostu zacznie wam się kręci, zwróćcie uwagę na to, czy ta śruba wam się nie odkręciła, czy on po prostu się wytarł i kręci wam się. Jeżeli ta śruba się nie odkręciła, a on się wam kręci, to za jakiś czas ona być może wam się ukręci, i zgubicie śrubę i będziecie mieć problem z, z, z dopasowaniem czegoś tutaj. Więc jeżeli wam się tylko ta śruba poluźni, od razu to wklejcie tą śrubę. No, i to tyle, jeżeli chodzi o ten nóż. Polecam Wam go. Ta linia noży L jest linią taką noży takich miejskich folderów, średnich takich noży, średnich, małych. Po tej linii wyszły noże EL. Linia EL, czyli to, co to co mówiłem wcześniej na innych filmach EL i one też miały y, akurat te noże B tutaj te pier ta pierwsza partia miała B, B, B bite teraz już jest to e, nlan i no i zobaczcie jak to wygląda no jednak ciekawszy jest ten B prawda wizualnie fajnie to wygląda szkoda tak zabawnie dosyć natomiast nlan tak no nie wiem wolałbym tą punkcję niż, niż tą no ale zobaczcie tutaj też jest mi karta tutaj też jest taka robota taka y... Bardzo dokładna, super sprawa naprawdę. Kupujcie noże w Mikarcie. Mi dajcie, dajcie sygnał z, y, producentom, że, że lubicie Mikartę. Może te, g, tego G10 kiepskiego będzie mniej. Także y, bardzo polecam firmę B, y, bardzo polecam firm, firmę Enlan. Świetne noże. A i co też, y, tak jak tutaj możecie zwrócić uwagę. Y, w tej serii EL pojawił się już. Y, AXIS na przykład, no i pojawiły się te dziwne śruby, prawda? Tu te trzypunktowe, czy ten znaczek Mercedesa. Natomiast tutaj mamy wszystko na torxach. Tylko, że tak jak mówię, no te śruby odkręcić to trzeba mieć albo szczęście, albo na, pe na pewno jakiś tam inny zapas y, śrub, jeżeli macie, to możecie działać. Jak ten nóż wygląda w porównaniu do 910? A no tak. To jest ten sam nóż. To jest praktycznie ta sama wielkość na długości może centymetr krótszy, pół centymetra na, na głowni, ale to jest to jest ten sam uchwyt, to jest ten sam uchwyt noża, gabarytowo, kształtowo i wagowo też mi się wydaje, że to będzie bardzo zbliżona waga. Także tak ten nóż się prezentuje. No, oczywiście, no, nie, porównujcie, nie, nie porównujcie tego noża do, do, do tego, bo, no bo nie ma łożysk na przykład, prawda? Jest inna stal i tak dalej. I, i, ale tak jak mówię, ten nóż super sprawa. Tanto tam to robię, także to jest. Ja to później dopiero odkryłem. Więc jeżeli chorujecie na tanto, takie, to spróbujcie najpierw z tym. Z tym modern, modern, bo w razie czego przerobicie, to tutaj zrobicie brzuszek. I będziecie mogli z tego korzystać. A jak się wam typowe tamto nie spodoba, no to już z tym nic za bardzo nie zrobicie, prawda? Tylko zniszczycie po prostu geometrię głowni i tyle. Ciekawi mnie, co o tym sądzicie. Czy, czy wam się ten nóż podoba? I, I zapraszam Was do komentowania i do oglądania pozostałych materiałów. Hej.